Dobry wieczór, Hanna Honisz, zapraszam na Rozmowę Dnia. A dziś moim gościem jest podporucznik Szymon Mościcki, rzecznik prasowy komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Czas wakacji, czyli czas wyjazdów, także tych zagranicznych. O czym należy pamiętać, kiedy wybieramy się samolotem do kraju Unii Europejskiej lub innego właśnie na wypoczynek? Tak, okres wakacji to jest niewątpliwie czas, na który każdy z nas czeka. I tutaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, żeby każdorazowo przed wybraniem się w jakąkolwiek wycieczkę sprawdzić, zweryfikować swój dokument na podstawie którego chcemy przekroczyć tą granicę. Po pierwsze, czy ten dokument jest ważny jeszcze? Po drugie, czy ten dokument nie został unieważniony lub zastrzeżony w systemie. Tutaj będzie pomocna strona rządowa. Jest tam zakładka Dokumenty oraz dane osobowe można w bardzo łatwy sposób, dosłownie w kilka minut, zweryfikować właśnie ten dokument. Tutaj mam na myśli dowody osobiste, bo bardzo często zdarza się, mają miejsce takie sytuacje, w których na przykład podróżni stawiają do kontroli granicznej, do, no stawiają się na lotnisko, no i okazuje się, że ich dowód osobisty został zastrzeżony lub unieważniony. Co to znaczy zastrzeżony dowód? Y Dowody zastrzeżone są wówczas, gdy jego właściciel, jego posiadacz zgłosi jego utratę. Na przykład osoba ten dokument gdzieś zapodzieje, zgłosi jego utratę, wiadomo, żeby nie, nie wpadł w niepołowane ręce. Po dwóch, trzech dniach odnajduje ten dowód i uważa sprawę za nieaktualną. Za jakiś czas jedzie na wycieczkę i w trakcie właśnie takiej kontroli, w trakcie gdy funkcjonariusz weryfikuje ten dokument, przerzuca przez system, pojawia się informacja, że dokument został zastrzeżony. Tutaj chciałbym powiedzieć, że dokument zastrzeżony nie podlega, jakby nie można cofnąć tej, tej sytuacji. Taki dokument podlega zatrzymaniu i dokument podlega wymianie. Nawet kiedy w tym momencie samolot ma odlatywać i bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie przekroczyć granicę. Tak, dokładnie. Pomocne, niektórzy ludzie ratują się tym, że posiadają przy sobie także paszport. Także zachęcam wszystkich podróżnych o to, żeby mieć przy sobie zarówno dowód osobisty, jak i paszport. Zawsze w sytuacji jakiegokolwiek problemu można się posiłkować drugim dokumentem. W ferworze przygotowań, kiedy trzeba się spakować, kiedy trzeba jeszcze wiele spraw załatwić, zdarza się, że jednak upknie nam sprawdzenie tego dokumentu, do kiedy on jest ważny, i okazuje się, że wcale nie są to odosobnione przypadki. Tak jest. Tutaj będzie. Jeszcze wrócę do tematu. Oprócz tego, że dokument został zastrzeżony, taki dokument może zostać unieważniony z powodu zmiany danych osobowych. To też jest bardzo istotna sprawa. Na przykład osoba zmienia swój stan cywilny. Tutaj chodzi o kobiety. No, w jak najkrótszy, bodajże ustawa mówi o tym, że dokument trzeba wymienić do 30 dni. Po 30 dniach ten dokument jakby z urzędu jest unieważniany. Dlatego tutaj zwracam uwagę o to, żeby pilnować tych danych osobowych i wymieniać dokumenty, jeżeli jest taka potrzeba. Ile osób nie sprawdziło dokumentu i w związku z tym nie wyleciało na wakacje? Od początku roku tylko na lotnisku w Pyżowicach nie wyleciało na wakacje 68 osób. Powodem było albo właśnie unieważnienie dokumentu, albo to, że dowód był zastrzeżony. Zdarzało się, że dokument był na przykład uszkodzony albo zniszczony. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że nie ma możliwości, żeby przekroczyć granicę państwową na podstawie uszkodzonego lub zniszczonego paszportu. Dwa tygodnie temu miała miejsce sytuacja, w której obywatel Polski chciał lecieć do Wielkiej Brytanii, przedstawił funkcjonariuszom do kontroli paszport. W tym paszporcie strona personalizacyjna była wyrwana i przyklejona zwykłą taśmą klejącą bezbarw bezbarwną. No niestety ten pan nie miał innego dokumentu, na, na podstawie którego mógł przekroczyć granicę, w związku z czym nie wyleciał. Tylko z Katowic Pyżowic w tym roku 68 osób nie wyleciało. To jest bardzo duże, a w całym kraju. Tak, te liczby są spore. Jeżeli chodzi o cały kraj, to od początku tego roku w całym kraju nie poleciało z podobnych powodów ponad 520 osób. Natomiast porównując to do zeszłego roku, no wiadomo, ten rok jeszcze trwa. W zeszłym roku tylko w Pyżowicach z podobnych przyczyn nie wyleciało 142 osoby. Jeżeli chodzi o cały kraj, to było ponad 1330 osób. Tyle osób miało zepsuty urlop, nie wyjechało na wakacje, straciło pieniądze. O czym jeszcze należy pamiętać, na przykład na lotnisku w tych kwestiach bezpieczeństwa? Chciałbym zwrócić uwagę na to, że sprawa bezpieczeństwa w porcie lotniczym jest sprawą absolutnie priorytetową. Zarówno Straż Graniczna, jak również inne służby porządkowe, inne służby ogólnie lotniskowe, personel lotniska, pracownicy lotniska zwracają bardzo mocną uwagę na to, aby było bezpiecznie no niewątpliwie nie wolno sobie stroić żartów typu, że posiadam w swoim bagażu ładunek wybuchowy, że posiadam bombę. Wiesz, no, to można bardzo szybko zweryfikować, czy ta bomba jest w tym bagażu czy nie. No dokładnie. No powiem tak, obserwuję te statystyki, żartownisie tego typu żartownisie spotykam się z poważnymi konsekwencjami. Straż graniczna tego typu żarty traktuje bardzo poważnie. Nie ma tutaj w tej kwestii pobłażania. Taka osoba, która żartuje w ten sposób, na pewno zostaje ukarana mandatem karnym, yy, zostaje skreślona z listy pasażerów. Yy, bardzo często zdarza się tak, że kapitan samolotu, którym ta osoba ma lecieć, nie wyraża zgody na to, żeby taka osoba weszła na pokład tego statku powietrznego. Yy, no a w, czasami może się tak zdarzyć, że osoba taka otrzyma zarzuty prokuratorskie straż graniczna traktuje wszystkie takie sprawy związane z bezpieczeństwem priorytetowo. Więc jaka jest procedura, jeśli rzeczywiście istnieje podejrzenie potencjalne zagrożenie? Jaka jest procedura uruchamiana właśnie przez strażników? Tutaj y, procedury uruchamiamy w przypadku gdy y, to jest kwestia, sprawa, kwe, kolejna kwestia, którą należy poruszyć. Kwestia pozostawiania bagaży bez nadzoru, bez opieki. Pamiętajmy o tym, że jeżeli wybieramy się w podróż za pomocą y, samolotu, Należy na terenie lotniska pilnować swój bagaż, nie pozostawiać go bez nadzoru. Każdy bagaż jest, stanowi potencjalne zagrożenie dla pasażerów, tak? dla osób, które są obecne na lotnisku. I tutaj Straż Graniczna podejmuje również natychmiastowe działania polegające na tym, żeby sprawdzić, skontrolować, zweryfikować ten, ten bagaż, czy nie jest zagrożeniem dla ludzi. Na pewno tak, wzywamy. Po pierwsze, sporządzamy odpowiednią strefę. Jeżeli jest taka potrzeba, ewakuujemy pasażerów. Nie tak dawno, bo bodajże z dwa tygodni temu, miała taka sytuacja miejsce w Pyżowicach. Ewakuowanych zostało ponad 150 osób. Na szczęście bagaż okazał się być bezpieczny, były w nim tylko przedmioty osobiste, natomiast trzeba było to sprawdzić. Cała akcja, cała procedura trwała 50 minut. Do tego typu akcji wysyłani są funkcjonariusze zespołu interwencji specjalistycznych. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mają szkolenie z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego, z neutralizacji, czyli minerzy pirotechnicy. Ci funkcjonariusze w ciągu roku kilkukrotnie biorą udział na poligonach w ćwiczeniach, żeby właśnie jakby tworzyć ładunki wybuchowe, rozmontowywać je. Czyli bardzo odpowiedzialna i specjalistyczna praca ta funkcja. Dodatkowo, do sprawdzania, czy ten, czy ten bagaż jest bezpieczny, wykorzystywane są właśnie roboty minersko-pirotechniczne. Funkcjonariusz wykorzystuje do tego typu zadań EO9 od, e od i e od 10 To jest specjalny kombinezon minersko-pirotechniczny. Taka ciekawostka waży on około 40 kg. Funkcjoner już zakłada ten kombinezon na siebie, no i podchodzi do bagażu, żeby, żeby właśnie sprawdzić no, jego zawartość. Ważne są również takie informacje, jak dotyczące wizy, czy do danego kraju potrzeba tą wizę, czy nie potrzeba, czy można ją na lotnisku, czy trzeba wcześniej załatwić, jakie rzeczy można wwieźć do danego kraju, co można wnieść na pokład, gdzie sprawdzić takie informacje? Jeżeli chodzi o... o... Listę rzeczy, przedmiotów, które mogą być wniesione na, te, na pokład samolotu. Tutaj zachęcam, to wszystko kręci się wokół bezpieczeństwa. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić. Tak naprawdę, na, na stronie internetowej każdej linii lotniczej znajduje się zakładka i można znaleźć informację, listę, pełną listę przedmiotów, których nie wolno wnieść na pokład samolotu. Czy to w bagażu podręcznym, czy to w bagażu rejestrowanym. Często zdarza się, nawet chyba wczoraj miała taka, taka sytuacja miejsce, że Osoby mają kastety, na przykład mają y, jakieś y, przypo rzeczy przypominające granat, pendrive w postaci na przykład naboju. Y, te rzeczy nie można wnieść, takie bagaże, 100% bagaże jest prześwietlanych. Jeżeli operator y, stwierdzi, że jest coś niepokojącego, taki bagaż natychmiast jest sprawdzany. Y, tutaj y, chciałbym też zwrócić uwagę, bardzo często zdaje, zdarza się, że strzelcy sportowi, którzy mają na co dzień y, styczność z amunicją, gdzieś tam, Zapodzieje im się jeden nabój w plecaku. No i już jest problem, trzeba tę sprawę wyjaśniać, więc jeżeli chodzi o sportowców, yy, taka prośba, taka, taki apel, żeby każdorazowo swój bagaż dokładnie sprawdzić każdą kieszeń, czy tam akurat się nie zapodzieje jakiś na, nabój. Udane wakacje to bezpieczne wakacje, a zatem żeby nie było takich nieprzyjemnych konsekwencji naszego zbyt pochopnego podejścia do sprawy, czy niesprawdzenia na przykład ważności dokumentów, należy no wszystko 10 razy sprawdzić, wszystkie informacje, a w razie czego można oczywiście zapytać już na lotnisku. Oczywiście, tutaj zachęcam również przed wyjazdem na lotnisko w, zakład, w aplikacji Obywatel jest zakładka Polak za granicą, Sprawdziłem to przed programem. Można wejść na zakładkę danego kraju, do którego się wybieramy. Jest tam mnóstwo aktualnych informacji. Właśnie na podstawie jakiego dokumentu możemy przekroczyć granicę, co nam, można, co nam wolno tam wywieźć, czego nie należy wywozić z danego kraju, jakie panują przepisy zachowania w danym kraju, więc można znaleźć tam pełen wachlarz informacji, które będą nam niezwykle pomocne w czasie wakacji, żeby zaoszczędzić niepotrzebnych kłopotów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był podporucznik Szymon Mościcki, rzecznik prasowy komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.